bardzo mało czasu na realizację. Dzisiaj wiem, że to, co my zrobiliśmy w 3 miesiące, robi się w 7. Jak usłyszałem od Kamila i od Mariusza, jaki to ma być event, to ja sobie w ogóle powiedziałem, to jest możliwe. Wierzę w coś takiego, że rzeczywiście trzeba się troszeczkę napracować, ale wychodzę z założenia, że pracować trzeba mądrze, a nie ciężko. Uważam, że wydarzenie przebiło oczekiwania wielu z nas. Zbudować tak wielką imprezę w tak krótkim czasie, to uważam, że jest naprawdę duże osiągnięcie. Jest to dość ciężka praca, ale ludzie, żeby to zrozumieć, muszą ze mną spędzić trochę czasu. I osoby, które spędzają ze mną trochę czasu, to jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby taka osoba powiedziała, jednak to jest takie lekkie, jak się spodziewałem, wręcz przeciwnie. Jeszcze nigdy nie było filmu, który mieliśmy rozpisany. Stary, my pojechaliśmy do Czarnobyla S13. Stary, też wyjazd był na takiej samej zasadzie. Wszystko na ostatnią chwilę i tak dalej. Czekam na hasło do wiki, jak nie trzeba, ale się... Wojtek, ty kojarzysz, jaki to jest hasło do wiki? Pamiętasz? Dobra, no dzisiaj. Znaczy, czasami łapie weryfikację, to jakby YouTube'a, nie? Więc taki mamy bufor, że myślę, że załapuje się gdzieś w godzinę. I zostanie, będzie 13:40 i 20 minut na tytuł, miniaturkę i ewentualne sprawdzenie filmu przez YouTube. Żadnego scenariusza, wsiedliśmy na miejscu i zaczęliśmy kminić, ale nam tak wychodzi najlepiej, bo inaczej to stary nie wychodzi wcale. Robimy na spontanie i to jest przewaga nad tymi korporacjami. Przynajmniej naturalne. Przynajmniej jest naturalnie. I dlatego ludzie też lubią to oglądać, bo stary, my po prostu nie oszukujemy w tych filmach, że my dopiero kminimy nad tym, co będziemy robić, tylko my rzeczywiście, stary, kminimy nad tym, co będziemy robić dopiero na tym filmie. Nie otwierasz mu te skrzydła, tak jak do transportu, bo to są ponadgabaryty, takie zwane te kontenery, tylko te otwarte. I możesz go, wiesz, jeden samochód i możesz go wrzucić do góry. I postawmy go tu, jak w strefie z zabawkami. Musimy w ogóle tak zrobić w filmie. Gdyby ty powiedziałeś, że musisz się stać moim dobrym ziomem, a Grażyna miała rzucić żartem, ale nie chciała nikogo wyrazić, że żeby stać się moim ziomem, musisz być czarny albo żulem. Jest ściana cała, już robiliśmy próbę generalną. Wyjeżdża ram do drugiego światła, ja wysiadam, idę na dach, włodarze są na pace, mamy parę sekund gadki, a później robimy hałas, hałas robimy na arenie, nie? Wyjeżdża przez taką wielką ścianę jakby i na sam koniec, po wszystkich walkach, wjeżdża jeszcze raz auto i Fame MMA wyczytuje, kto wygrał auto, ale jest mega nietypowo rozwiązane, kto wygra tą furę. Nie bardzo mogę powiedzieć jak. Ale nie jest tak oczywiście, jak było mówione, nie? Wręcz przeciwnie, jest... Smoła, k***a! Ale chcę się tylko przepisać, bo spierdolam, ale... Nie walczysz dzisiaj, ale powodzenia z malarzem. Nie walczę, ale robię dla nich... No ale zajebista fura, to jest na Instagramie. Dziękuję. I na sam koniec zwycięzca zgarnia kluczyki, wyjeżdża samochodem z gali. Już, jako jego właściciel. Zajebi. Fame Ram, Fame MMA, gigantyczny zasięg tego samochodu. Co ciekawe, ten samochód na moim Instagramie wzbudził w ogóle największy zasięg w historii. Największy zasięg posta
1,9 miliona osób obejrzało post, na którym dodałem zdjęcie z Frameramem, więc o tym samochodzie było głośno za sprawą głośnej marki, jaką jest Frame MMA. Jestem z tego projektu dumny ze względu na to, że zalążek marki powstał pod ręki moich ziomków, Wojtka Goli i Michała Boxdela Barona, który ze mną w mojej przygodzie na YouTube jest od samego początku. I myślę, że to definiuje moją radość, jeżeli chodzi o Fame Rama, że mogłem to zrobić dla nich. Nie zarobiłem na tym projekcie ani złotówki, wręcz przeciwnie, straciłem na nim 5 czy 6 tysięcy złotych. Totalnie mnie to w ogóle nie obchodzi, nie? Zyskałem mega dużo, jeżeli chodzi o takie poczucie tego, że zrobiliśmy to zajebiście. Zyskałem też dużo, jeżeli chodzi o to, że ludzie zrozumieli, że można zamówić samochód, mega szybko go zrealizujemy na mega wysokim poziomie, bo do Fame Rama nie było ani jednego zarzutu. Ten samochód był podniesiony, zajebiście gadał, w środku był cały wykończony. Do tego wszystkiego był pięknie wykończony z zewnątrz przez Damiana z Criminals Detailing, który naprawdę oddał serce temu samochodowi. Poświęciliśmy 5 dni, no bo nie było więcej czasu na przygotowanie tego samochodu, więc staraliśmy się zrobić to wszystko na jak najwyższym poziomie i każdy, kto to oglądał, oceni to na dobrą robotę. I ludzie reagowali na niego w 100% ciepło. Fame Ram to był fajny projekt po prostu. Zawsze jak oglądam jakąś produkcję, czy to w internecie, czy kinową, zawsze oglądam ją od strony technicznej, produkcyjnej. Imponował mi zawsze szczegółami, imponował mi tym, ile pracy jest to wszystko włożone. Pomyślałem, że markę Illegal Night musi pokazywać twarz, która jest z krwi i kości Bad Boyem. Ta łysa jego głowa, to jak on potrafi wsocić, to wszystko, to po prostu jest Kamil, tak? Nie było lepszej postaci na polskim YouTubie, żeby mogła pokazywać ten styl życia. W moim przypadku policja się podzieliła bardzo, nie? Na dwa, takich, których dzieciaki mnie oglądają i jak mam kontrolę czy coś, to jest petarda tam, albo zdjęcie pozdrowić syna, czy coś w tym stylu. A druga część, nienawiść, jad, od razu najwyższe możliwe mandaty, z góry narzucone, że ma być chyba gnój i tak dalej, nie? Pan poznał. Tak? Poznał. Nagrałeś jak poznał? Ale mam tutaj. Policjant poznał. Widziałeś Przemek, nie? Tak. Ten drugi. Wszyscy śmiał się. Uśmiechnął się. Nic nie może być bez przypadku w momencie, kiedy jest, kiedy data ma 24, kiedy dzień ma 24 godziny, doba, nie? A masz tyle rzeczy do zrobienia i nie masz menadżera, bo boisz się komukolwiek oddać stary chociaż część swojego, jakby wiesz. Boję się, że ktoś nie zrozumie mojego mindsetu, nie? I nie mogę mieć menadżera, bo nie ufam, bo nie wierzę, nie? Nikomu, że zrobi to w 100% tak dobrze, no nie? Jest kreatorem marki, jest osobą o wielkich pomysłach, nietuzinkowych. Jest też naszym marketingiem, sprzedażą. Fani są tak wierni Kamilowi i jest tak ogromnym autorytetem. Zresztą no, dla nas też jest autorytetem, bo robi super robotę. No i fani też to widzą i za nim idą. I mam kontakt z moimi fanami, z moją olbrzymią rzeszą fanów. Kurde, kontakt mam taki, że jak ktoś do mnie podbije i nie ma ich 10 osób, 10 to jeszcze nic. Jak nie ma 100 osób, to z każdym zawsze pogadam, z każdym zrobię zdjęcie. Ludzie, którzy mnie spotykają na stacjach benzynowych, wiedzą, że zawsze mogą podbić, pogadać. To są jak moi kumple, oni we mnie widzą kumpla. Co z tego, że to oni mnie znają, ja ich nie znam. Staram się z każdym pogadać jak z ziomkiem. Jak jest taka skala jak na imprezie, to jest nie do przeskoczenia. Nie da się wtedy z każdym zrobić zdjęcia. Też, kurwa, łapię się coraz częściej na tym, że jakby mega mnie jara ustawianie nowych, wiesz, coraz wyżej poprzeczki, którą może ktoś się kiedyś urodzi, żeby spróbować ją przebić. To jest takie nieskromne w cudzysłowie, ale tak jest, bo ustanawiamy nową jakość i najwyższą jakość motoryzacyjną, wiesz, w Polsce. Tam nawet nie będę mówił, czy w Europie, bo nie wiem tego.
ale na pewno w Polsce taki top of the top. I teraz przykładowo my przywieziemy tym helikopterem tego niuka na tą imprezę, nie? Ty mówisz, że to jest problem, no i spoko, ale wyobraź sobie, że za 8 lat ktoś chce to przebić. Wyobraź sobie, jaki on ma wtedy problem. A przez kogo ma ten problem? No przez nas ma ten problem, bo myśmy zrobili, wiesz, tak wysoko poprzeczkę, że teraz, żeby on to przeskoczyć, to musi niebo a ziemię poruszyć. I tak samo, wiesz, na każdej płaszczyźnie, na której się tylko da, ustanawiać nowy top. Cały czas top. Musi być pierdolony top. Bo jak nie będzie tego topu, to zaraz cię ktoś przebije i ludzie o tobie zapomną i tak dalej. A wpaść w zapomnienie w momencie, kiedy jesteś stary tak zajawiony na robienie tych filmów i na to, żeby móc kupować coraz więcej rzeczy, które pokazujesz ludziom, przerabiasz. Stary, żeby wszystkim kopara leciała na glebę, nie? To obsesja jest, nie? Halo, pani mama Przemka! A, witam serdecznie. Czy mój syn już jest w domu, sprząta, pierze i gotuje, czy jeszcze? Nie, to myślę, że jeszcze spokojnie, jest takie 7 lat. No to dobra, czyli można się go spodziewać. Czyli jednak posprząta sobie ten pokój, dobra. Tylko mu nie mów, bo nie przyjedzie. Chyba słyszał dobra, i chyba mówi, że ma coś do nagrania nad morzem. To ja mu tam nagram. Chociaż po ostatnim filmiku powiem wam, że mi się tak ciśnienie podniosło. A co się wtedy stało? Nic. Takie małe dachowanko. Po prostu nie wytrzymam z wami normalnie. Co? Przemek nie dachował? Dobra. Okej, dobrze. Jedźcie ostrożnie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Wzajemnie. Do widzenia. Ile rozmowy. Ty jesteś w roku w domu, Przemek? Z konsolą pracuję, to tak nie za dużo. I miałem pokój na górze. To po roku, na święta, jak wróciliśmy po Stanach, to byłem tydzień tak jakby po raz pierwszy w domu, że tak byłem ciągiem i montowałem wtedy te Stany, ale byłem ciągiem w domu. U Kamila jestem operatorem, można powiedzieć takim głównym operatorem, czyli jeżdżę z nim praktycznie na wszystkie wyjazdy i zajmuję się tak jakby nagrywaniem tego, co robimy. Dodatkowo latam też dronami FPV, czyli tymi szybkimi dronami, z których ujęcia możemy zobaczyć na kanale Kamila. I od czasu do czasu staję się także montażystą, jeżeli, prawda, trzeba zmontować jakiś materiał, który jest na tyle wymagający, że musi montować go osoba, która była z Kamilem na tych nagraniach, no to wtedy ja wkraczam do akcji. Także można takie powiedzieć one man army, że jeśli trzeba, to potrafię ogarnąć tam w miarę wszystko. Zauważyłem, że wiele grup nieformalnych nazywa się Illegal Night. I wtedy powstał taki pomysł, mówię, kurczę, przecież nikt jeszcze ich nie ubrał. Dla mnie codziennością jest takim moim dzieckiem, jeżeli chodzi o markę odzieżowo, lifestyle'ową. To, co robimy, jest nietuzinkowe. Robimy duże projekty, nie patrzymy na finanse, czasem dokładamy. Robimy to dla fanów, do zbudowania brandu i czegoś większego. My to nazywamy rodziną, Illegal. Zamysłem takim jest w tym wszystkim to, że chcemy zrzeszyć w Polsce wszystkich fanów pod jedną marką. I chcemy pokazać całej Europie, nie tylko światu, że w Polsce dzieje się coś fajnego. Ta marka wyróżnia się gigantycznym zasięgiem. Ja mam dostęp do tego, jakie zasięgi generuje ta marka postowo, odwiedziny strony internetowej. Znamy też wyniki sklepu. Wlepy, obudowy do telefonu, znowu wlepy. Tak to wszystko jest ładnie poukładane, posortowane modelami, rozmiarami. O, opaseczki, nie, smyczki, opaseczki. Tak to wszystko fajnie tu wygląda, tak żeby ludzie, którzy tutaj pracują, mogli to w prosty sposób sobie znaleźć i dalej dać do pakowania. To jest towar cały, który jest przygotowany na zonę i on jutro będzie o 8 pakowany. Jedna z partii wyjeżdża do pośredniego magazynu i przed samą imprezą wyjeżdża na sklepy. Mamy tego tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć palet. To jest jedna z mniejszych dostaw na zonę. Wyróżnikiem na tle wszystkich grup, które się gdzieś tam pokazują, jest ta nasza wyjątkowość, która płynie w naszych żyłach. To, co nominalnie jest nam zaszczepione, mi i Kamilowi, czyli bycie pierwszym, robienie wyjątkowych rzeczy, które szarpią za serce, wzbudzają masę emocji, to przychodzi nam bardzo naturalnie. Żyliśmy wspólnie z Jose i grupą innych ludzi, którzy też oczywiście biorą w tym udział, operatorzy, montażyści i Przemek jako jeszcze jeden wspólnik i tak dalej. Coś, co po prostu ludzie się z tym utożsamili, taka familia się nam zrobiła. Czy to planowaliśmy? Kurde, nie mieliśmy tego zaplanowanego, ale marzyliśmy o tym, żeby tak się stało. Czy się tak stało? No myślę, że się stało.
Zwracam na tą markę uwagi w ogóle jako na markę przynoszącą mi dochód. Zwracam na tą markę uwagę tak, jak ludzie ją odbierają i dla mnie większą zapłatą niż 500 000 zł zarobione jest to, że kolejny gość sobie wydziarał logo Illegala na nodze, nie? Ludzie sobie tatuują markę, którą wymyśliliśmy na ciele i mają ją ze sobą do końca życia. No to się stała religia i to tym jest dla mnie ta marka, nie? Event Illegal Zone w krótkiej historii marki, bo kilkunastomiesięcznej, to było największe wyzwanie organizacyjne, jakie, że tak powiem, życie zawodowe postawiło. Duże emocje, dużo znaków zapytania, bardzo mało czasu na realizację. Tym bardziej jestem szczęśliwy z ogromnego sukcesu, który odniósł event Illegal Zone. I to jest pierwsza edycja i wiemy już dzisiaj, że następne będą jeszcze lepsze, bo to już zrobiliśmy na bardzo wysokim poziomie. Duży event, fajny festiwal, robi się ponad rok czasu, żeby pozyskać dużych graczy, dużych sponsorów, dużych partnerów, to nie pukasz do nich tego samego roku, tylko do nich pukasz jesienią roku poprzedniego. Zawsze jest jakiś procent, który gdzieś tam się nie zgra. Jak na etapie planowania damy dupy, to nie ma opcji, żeby ten event się udał, więc dlatego jest teraz takie ciśnienie, dlatego jest 300 coli dziennie, żeby teraz nie dać dupy. No, wyzwania są dla ludzi, żona pewnie mnie wyrzuci z domu, bo w mieszkaniu tylko sypiam, to się musi udać, nie? I ma to być największy, najlepszy motoryzacyjny event w Polsce. Najfajniejsze będzie to, że tu po środku, gdzie macie cały ten zielony teren, będzie rampa dla FMX-u, skaczących na 12 metrów wzwyż chłopaków i ludzie będą lecieć bokiem driftowozem, odpalona guma, a po środku hop 12 metrów wali hopę na FMX-ie i robi salto na przykład, nie? To dopiero będzie wyglądać na kamerze. Że pokazy FMX-u nie są wyjebane gdzieś na koniec, tylko oglądasz drift i FMX naraz, nie? Siema, siema! Jak idzie? Dobrze? Na ciepło! To czekajcie, już załatwię, zaraz będzie chmurka. Tu wszystko jest na zamówienie. Poczekajcie w niedzielę 29 stopni. To zamów chmurkę! W niedzielę nie mogę. Długi to jest jebany szerszy od lawety, na której przyjechał. Jakby ktoś miał pytania, czy Illegal Zone ma rozmach, to tu jest stojący 10 ton informujące, że ma rozmach. To nie jest pierwszy monster, którego zbudowaliśmy, to nie jest drugi. Mało pomału swoimi siłami, z pomocą przyjaciół, znajomych, sponsorów, powstał Maksiu. Tak samo powstają inne zabawki, jak tu widać. Grupa ludzi, 11 miesięcy ciężkiej pracy, masę niepowodzeń, bo trzeba dużo rzeczy poprawiać. Cały czas się doskonali, zresztą jest takie przysłowie, że dobre projekty nie kończą się nigdy. Tak. Tak. To siądźcie sobie na dupie. Tu sobie mogą kocyk rozłożyć, wychylasz głowę, a tu się chłop k***a sadzi boka. I tam jest finał driftu. Dostajesz kawałki w czoło. Możesz. Chyba jakoś się muszę prezentować przed moimi widzami, co? Czy nie? No oczywiście, że tak. To jak tam? Jak tam? Popy Maverick stoi na kontenerze, co jest? Dziwne rzeczy. Stawiacie tam jeszcze coś oprócz tych dwóch motorów? Nie, motocykla na boki, a na tamtej bramie trzy transporty. To ja dobierałem osoby, jeżeli chodzi o koncerty i chcieliśmy taki mega duży przekrój, ale chcieliśmy też ludzi, którzy dobrze z nami żyją cały czas i mamy z nimi wspólny vibe. Pojawił się Kubańczyk, z którym ja wiążę jakąś tam przyjaźń, ziomkowość i tak dalej od samego początku mojego kanału. Oprócz tego, że jest on dobrym twórcą, dobrym raperem,
że jest zajebistym ziomkiem, to jest on również moim ziomkiem i ziomkiem Illegala. Wad Stoja, z którym niewiele przed imprezą nagrałem numer wspólny, który powiedział, że mega zajawiłby się, gdyby mógł zagrać dla takiej publiczności. Zrobił taki rozpierdol pod sceną. Ludzie po prostu... No to był mega vibe Wad Stoi. Malik Montana, zupełnie inna grupa odbiorców już. Troszeczkę inna muzyka. PZ znowu trafiał do starszych ludzi. Gość z zajawką motoryzacyjną, na przykład Reto, który zagrał. Zagrał numer BMW. To jest numer stricte motoryzacyjny, który mówi o furze i tak dalej, i tak dalej. W efekcie dostaliśmy przekrój raperów, którzy zebrali nam jak największą grupę odbiorców, ale i raperów, którzy są w sposób naturalny powiązani z tym, co tworzy Illegal. Tydzień przed jest zawsze bardzo mocno takiej racji, że wszystko się dzieje. Dużo się wysypuje, więc musimy po prostu gdzieś reagować, gasić te wszystkie pożary, nadrabiać to wszystko. Do tego dochodzi jeszcze produkcja, czyli oprócz tego całego planowania zaczynamy produkować, czyli wjeżdża scena, wjeżdża całe uzbrojenie terenu, budowa toru, budowa wszystkich atrakcji i tak dalej. Samochody na strefę tuningu wybierała ekipa ode mnie. Przyjechałem na koniec, żeby sprawdzić, czy to, co wybrali, czego tam oczekuję. I rzeczywiście tak też było. Żadnego samochodu nie skreśliłem z tych, które oni zaakceptowali. Strefa tuningu była nieco mniejsza niż miała być, ze względu na to, że na rozrysowanym obiekcie, w momencie, kiedy zaplanowaliśmy tą strefę, tamtą i tak dalej, zrobiło nam się mniej miejsca na samochody. Mogliśmy w rzeczywistości zmieścić ich aż 500. Zgłoszeń było parę tysięcy. Samochody były mega zróżnicowane. Były samochody japońskie, europejskie, amerykańskie. Myślę, że każdy znalazł tam coś dla siebie. Samochód generuje aktualnie moc 800 koni mechanicznych, 1150 Nm. Jest to jednostka M62B44 pochodząca z modelu E39. Na pewno jest tu w tym samochodzie wszystko, co chciałem mieć. A czy można nim wygrywać? Powiem Ci za rok, za dwa. Ja myślę, że części i podzespoły to jedno, a doświadczenie i sama konstrukcja tego pojazdu, jego wykonanie, myślę, że to jest jego przewaga. 25 miesięcy chyba dokładnie, 25 miesięcy temu wystartowaliśmy z budową tego samochodu. Czas jest mega długi, ale myślę, że ten czas zaowocuje w przyszłości jakością wykonania. Bez Kamila ten projekt nie mógłby się udać. Kamil ma tą swoją siłę, ten swój styl, który, jak sam wyraża, jest Illegal. I bez niego to absolutnie nie mogłoby się udać. To widać, jak go kochają jego fani. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy po prostu, mając tak duże możliwości, jakie ma Kamil, nie osiadają na laurach, tylko sobie podnoszą poprzeczkę cały czas do góry. Musieliśmy obrać kierunek, w którym pójdzie Illegal w tym roku i uznaliśmy, że mega fajnym kierunkiem w tym roku będzie event. Chcieliśmy zrobić mega gruby event, chcieliśmy dać sobie na to mało czasu, żeby ta iskra w nas nie zgasła, żeby od momentu, kiedy stwierdziliśmy, robimy event, to była non-stop intensywność robienia eventu. Wpadliśmy na taki pomysł, uznaliśmy, musi być drift, uznaliśmy, muszą być samochody, uznaliśmy, muszą być koncerty, uznaliśmy, musi być dużo ludzi, bo dużo ludzi wyznaje Illegala. No i w ciągu paru miesięcy zrobiliśmy, kurwa, największą imprezę motoryzacyjną w kraju. Budować tak wielką imprezę w tak krótkim czasie, to uważam, że jest naprawdę duże osiągnięcie.
Krakiem, chcę się przejechać. Czekałam jeszcze, żeby się przejechać driftowozem, ale niestety. Za rok będę miała VIP-a i się przejadę. Za sam schowanie proste, mam 9 piłek do kosza, rzucam je do was tu, to złapie piłkę, wchodzi sobie na scenę. Na scenie mamy kosz, trafisz, przechodzisz dalej. Jeżeli trafi tylko jedna osoba z całej dziewiątki, k***a wraca do domu z 50 dziewiątkami. Zapraszam, dziewczyna. Moje brata, a teraz przyjaźń najbardziej. Jest! No jest, ale to jest przyjaźń na kurku. Myślę, że może być to pionierskie pod takim względem, że organizuje to Kamil, czyli gość, który ma po prostu kanał na YouTubie i żaden inny YouTuber wcześniej nie zorganizował eventu na tak dużą skalę, na tyle osób, jeszcze o takiej tematyce. Także myślę, że tak, tutaj na pewno Kamil wychodzi naprzód z takim eventem. Poprzeczka jest bardzo teraz wysoko podniesiona, jeżeli chodzi o organizację i ilość po prostu atrakcji, które mogą być na jednej jakby imprezie. Nie żałowaliśmy pieniędzy na nic. Dużo rozrywek, atrakcji, driftów, koncerty, 5 artystów, pełnowymiarowe koncerty. Duży rozmach. I każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Znaczy impreza przede wszystkim uważam, że zamordowała skalą. K***a, że my to zrobiliśmy. To było dla mnie największe zaskoczenie, jak zobaczyłem dziesiątki ludzi pod sceną. Wyszedłem z mikrofonem i tylko przyłożyłem mikrofon do ust i nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, a ludzie zaczęli skandować w takiej ilości, że ja po prostu kory mi wypięło i pomyślałem, k***a, to my to zrobiliśmy, nie? Siedzimy wszyscy na ostatnim piętrze budynku i nagle jedna osoba krzyczy. Ogólna dezorientacja, każdy nerwowo wstał z krzesła i poszedł na taras od strony parku maszyn. Bardzo przykry widok, jak setki godzin pracy kogoś, kto skonstruował dany pojazd, ulatniają się wraz z dymem. Jeden kabelek powodujący zwarcie spowodował pożar, który obiegł całego TikToka oraz poruszył wszystkich na wydarzenie. Ale ludzie, odsuńcie się stamtąd, bo to odsuwamy nie ma... się, ludzie, odsuwamy, bo to jest niebezpieczne. Ludzie się czepiają o, wiesz, o wodę i tak dalej, nie? A znowu nie patrzą na to, że... Znaczy o wodę, że zabieraliśmy na wstępie, ale znowu nie patrzą na drugą stronę medalu, czyli bezpieczeństwo tego, że ktoś sobie może wnosić jakąkolwiek ciecz mu się podoba i tak dalej, i tak dalej. To nie jest zdrowe, bo wyobraźcie sobie, że nie wiem, gość sobie wnosi kurwa kwas siarkowy i jest jakimś psycholem totalnym i wybiega i na 30 osób czy na 20 wylewa kwas siarkowy i wszyscy są poparzeni. No, ale to nie jest tak, że my im zabieramy for fun, tylko... To wszystko ma jakiś głębszy sens, nie? Znaczy ja już to napisałem na grupie organizatorskiej, żeby jutro nie były ludziom zabierane ciecze bezalkoholowe, nie? Czyli ktoś sobie chce wnieść kolę, Pepsi, Sprite'a czy wodę, to może sobie wnieść, nie? Wiesz, ja się zajmowałem marketingiem tej imprezy i tym, żeby było grubo, żeby był drift, żeby wszyscy o tym wiedzieli, żeby później była z tego oprawa filmowo-graficzna i tak dalej. Przy imprezie na 10 tysięcy ludzi takie rzeczy jak woda, food trucki, ich rozmieszczenie oraz kolejkowanie to są firmy zewnętrzne. Normalne, tak jak papież przyjeżdża, nie? To całe miasto masz sparaliżowane, tak jak prezydent jedzie, to masz całe sparaliżowane. No tu masz skalę wydarzenia, jakby papież był, nie? Wiemy już, o co chodzi ludziom, wiemy, co chcą, żebyśmy poprawili. No i poprawimy to właściwie to już jutro. Nie poprawimy tego za rok, tylko już jutro. Poprawimy to już jutro. Hejt jest dobry, my słuchamy i szybko się uczymy. My byliśmy przygotowani do tego, że jest to lotnisko, kwestie bezpieczeństwa, zakłócania sygnału i tak dalej. Postawiliśmy swoje sieci Wi-Fi, zwiększyliśmy zasięgi w sieciach GSM, postawiliśmy swoje anteny,
A mimo to wysiadły wszystkie telefony, terminale płatnicze. Po pierwszym dniu nie utworzyła się opozycja, ponieważ ludzie, którzy nie byli na to przygotowani, którym się nie podobało, wyszli z imprezy, mieli dostęp do internetu i pisali wylewne, hejtujące komentarze. Zawsze najłatwiej się hejtuje i zawsze takie komentarze przebijają się najbardziej, bo w końcu można komuś za coś wbić szpilkę. Nie utworzyła się opozycja, ponieważ ludzie, którzy zostali, po prostu świetnie się bawili. Nie mieli zasięgu, było zbyt gorąco, żeby korzystać z telefonu i pisać wylewne komentarze, broniąc imprezy. W związku z tym przebijały się tylko i wyłącznie negatywne komentarze. Wizerunek imprezy odwrócił się o 180 stopni w momencie, kiedy ludzie, którzy bawili się do samego końca tej imprezy, po prostu wyszli z niej. Mieli internet, mieli chęci, żeby pisać komentarze i nagle o 180 stopni wyszło, że to jest zajebista impreza. Oczywiście zwracamy honor, przyznajemy się w 100%, że na samym początku, w sobotę, było niedociągnięcie z naszej strony, które było spowodowane po prostu sytuacją losową. Zwalczyliśmy jak się tylko dało, rzuciliśmy info jak najszybciej się da, jak najszybciej rozbiliśmy kolejki następnego dnia. Ludzie dostali wodę za free. Podjęliśmy ryzyko, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy 99% pewności, że przyszli do nas naprawdę zajebiści ludzie i nikomu taka głupota jeszcze nie była. Z rampy i wykonywaniu w powietrzu różnych ewolucji, salta, puszczanie rąk, nóg i tak dalej. Tutaj mamy też przyjemność na tym pięknym torze w Modlinie latać w trzech i prezentować swoje umiejętności. Lecie. Dzisiaj mamy też planowane dwa wyjazdy, publika wczoraj była niesamowita, nas tam praktycznie zjedli, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj też energia dopisze i zrobimy swoją robotę. Witam serdecznie, obcinamy się, casualowe zwykłe obcinanie tutaj przy górach, przy liftowozach. Jest naprawdę fajnie i przyjemnie, ładna pogoda, słońce świeci, lekki wiaterek, dużo ludzi. Jest dobrze, dobrze jest, tak, leci, pozdrawiam całą Legnicę i wszystkich dobrych chłopaków. Niech to się trzyma, niech to się trzyma. Mega impreza, wielki rozmach. Jeździ się bardzo dobrze, trasa jest wąska, ale dość szybka, widowiskowa, fajne show. Ludzi jest masa, sami widzicie. Wszędzie ludzie, tysiące, fajny doping, wszystko tak jak wydaje mi się, że nie można patrzeć obojętnie na Illegal Zone Edition One. Jak wracaliśmy, przyłazili do samochodu i oni mówią, my nie chcemy już zdjęcia, stary, my chcieliśmy ci tylko podziękować. To najbardziej cieszy, bardziej niż jakikolwiek zarobiony na tym hajs, którego wbrew pozorom nie będzie aż tak dużo, bo organizacja kosztowała masakrycznie dużo pieniędzy, a bilety były tanie. Wam, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca i wierzcie mi, że my tak naprawdę całą ekipą dopiero się rozgrzewamy. I kurwa, aż się boję jak o tym mówię, ale taka jest prawda. No, no. Bawiliśmy, k***a, to jest piękne, co tu się działo.